prokurator w kasacji stawia zarzut, który ktoś powie na pierwszy rzut oka, że on nie do końca spełnia kryteria wymogi zarzutu kasacyjnego, nie odnosi się wprost i bezpośrednio do orzeczenia sądu odwoławczego, ale w sumie, gdy go odczytać, ten zarzut, tak jak został sformułowany, to przecież wyraźnie mowa jest o tym, że ta błędna ocena obraza prawa materialnego przez wyrażenie, dokonanie błędnej wykładni doprowadziła sąd odwoławczy do wydania takiego, a nie innego rozstrzygnięcia, a zatem do dokonania takiej, a nie innej w naszej ocenie wadliwej kontroli odwoławczej. I do czego sprowadza się zarzut i pogląd, do którego spróbuje Sąd Najwyższy przekonać? Otóż zupełnie i całkowicie nie można zgodzić się z sądami obu instancji, że funkcjonariusz policji, podejmując działania na podstawie, jak zawarto to w orzeczeniach sądu pierwszej i drugiej instancji, na podstawie niezgodnego z prawem rozporządzenia Rady Ministrów. Ja tu w żaden sposób nie mam zamiaru odnosić się i oceniać, czy to rozporządzenie było zgodne z prawem, czy nie. To tak naprawdę nie ma znaczenia dla tej sprawy. A zatem, że policjant, funkcjonariusz policji, który otrzymuje określone polecenie służbowe od swoich przełożonych na podstawie ustawy o policji, bodaj artykuł 58, jest zobligowany do wykonywania rozkazów swoich przełożonych, a odmówić wykonania rozkazu przełożonych może tylko wówczas, gdyby wykonanie rozkazu prowadziło do przestępstwa. Czy wybiegając chwilę trochę ponad myśl, do której za chwilę wrócę, czy w tym stanie faktycznym, w tamtym miejscu, a co do samych ustaleń faktycznych, co do samego przebiegu zdarzenia, przecież nie ma wątpliwości, są nagrania i tutaj sporu przecież nie ma, ani do tego, co się stało, ani jakie słowa padły i gesty. A zatem, czy szeregowy funkcjonariusz policji uprawniony był do dokonywania skomplikowanej wykładni przepisów, w tym wypadku rozporządzenia, konstytucji i samodzielnej oceny, czy dany rozkaz jest zgodny, czy nie jest zgodny z jakimiś innymi unormowaniami? Powiem już skrótowo, wolałbym nie żyć w czasach, w których każdy funkcjonariusz policji będzie dokonywał takich ocen i takich dywagacji, bo byłaby to czysta anarchia po prostu. Przecież państwo jako takie, a ci funkcjonariusze nie byli tam prywatni. Nie byli tam osobami, które przechodziły i postanowiły zainterweniować. Oni byli tam na służbie. Wykonywali rozkaz, co do którego, tak jak podkreślam, nie mieli żadnych podstaw podejrzewać, że wykonanie tego rozkazu prowadzi do popełnienia przestępstwa. W żadnym miejscu. To, czy wydanie tego rozkazu było zgodne czy niezgodne, to, czy ta interwencja została przeprowadzona prawidłowo czy nieprawidłowo, to też nie upoważnia nikogo do samowoli wobec funkcjonariuszy policji. Wbrew pozorom jest tryb skargowy, zresztą strony doskonale go znają, bo z niego przecież korzystają, więc były legalne środki, aby tą sytuację rozwiązać. Zatem ten pogląd, że policjanci będący na służbie, wykonujący polecenia, wiążące ich polecenia, przełożony z wyższych powodów, które, tak jak mówię, są poza kompetencjami szeregowych funkcjonariuszy policji, w zupełności i całkowicie nie. Z wyższych powodów oni tam tracą status funkcjonariusza publicznego, zatem tracą ochronę, jaka temu funkcjonariuszowi przynależy z mocy prawa. Na to zgodzić się nie można. My w zacietrzewieniu, w codziennych sporach łatwo zapominamy,
o pewnych rzeczach fundamentalnych i podstawowych. Natomiast przecież to nie jest tak, że inaczej. Mamy to jedno państwo takie, jakie ono jest. Z takimi obywatelami, jakimi oni są, z takimi urzędnikami i tak dalej, i tak dalej. Takie nasze państwo jest, tacy my jesteśmy, jako społeczeństwo, obywatele. I nie będzie innego. Nie będzie innego, ono, my je tworzymy, to państwo. Wszyscy, jak tu jesteśmy. I to jest rzecz oczywista. I myślę, że te uwagi, które znajdują się w uzasadnieniach sądów, porównujące działania policji do czasów minionych. Ja pamiętam tamte czasy. Pamiętam tamte czasy. Wbrew pozorom miałem do czynienia z działaniami tamtych służb. I porównywanie tego samo w sobie do czasów współczesnych samo w sobie jest obraźliwe dla funkcjonariuszy policji, współczesnej policji. Nie zapominajmy, że to są, tak jak powiedziałem, jedni z nas, ludzie tacy jak my, którzy idą do tej służby. Idą służyć nam wszystkim. Niezależnie jaki będzie rząd, czy się zmieni, czy nie zmieni, oni pozostaną w pracy, będą wykonywać polecenia. I my musimy z tego tylko powodu uszanować ich pracę, nie przeszkadzać i nie utrudniać. I w tamtym momencie była prosta możliwość rozwiązania tej sprawy. Okazać dokument, to nie jest żadna ujma, żadna szykana. Okazać dokument, cała sprawa by się skończyła w ciągu kilkunastu minut, a potem wykorzystać dostępne, legalne środki, aby zakwestionować działalność tych policjantów. Tak należałoby postąpić zgodnie z przepisami jako odpowiedzialny obywatel, aby innemu obywatelowi, który jest w pracy, nie utrudniać wykonywania tej pracy. To jest proste. Drugą rzeczą, o którą zapominamy, a to jest przecież w tej sprawie widać, elementarny szacunek dla drugiego człowieka. Nieważne, czy on jest w mundurze, czy on jest w todze takiej lub innej, elementarny szacunek. I nie ma co odbijać, że najpierw szanujcie mnie, potem będę szanował was. To tak nie działa. To tak nie działa. Nie wiem, jak można, czemu i z jakiego powodu mielibyśmy naruszać czyjąś nietykalność cielesną. A to w tej sprawie się stało. I nie wiem, z jakiego powodu ktoś, kto ma się za kulturalnego człowieka, może ubliżać i słowami obraźliwymi zwracać się do innego, de facto obcego, zupełnie niczemu niewinnego, drugiego człowieka po prostu, już nie funkcjonariusza. I z uwagi na porę, wiem, że jeszcze będą głosy przeciwne, ograniczę się do tego. Ten wyrok nie powinien zapaść taki, jaki był, właśnie z tych przyczyn fundamentalnych, bo samo zdarzenie, tak jak ono jest utrwalone, można by machnąć ręką i powiedzieć, tak w wielu wypadkach w przeszłości bywało, że przecież nic się nie stało, wszystkich poniosły emocje, nerwy w tego typu sytuacjach, a istotą służby policyjnej jest to, że czasem mają do czynienia z nerwowymi, prędkimi obywatelami. Ale nie możemy się na to godzić. Nie możemy się na to godzić, bo ci funkcjonariusze mają służyć nam wszystkim w tym roku, w przyszłym i za 10 lat. I kończąc, powiem, że wnoszę o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania instancji odwoławczej. Dziękuję bardzo. Sądzie Najwyższy, ja muszę zacząć od stwierdzenia. To jest dla mnie dość wygodna sytuacja, nie ukrywam. Od stwierdzenia, że jak rzadko kiedy nie jestem w stanie zgodzić się z niczym, co usłyszałem z ust pana prokuratora. I pokrótce. Zacznę jako prawnik, bo to mój obowiązek. Wysoki sądzie, zarzut kasacyjny jest w istocie swej przepisanym jeden do jednego zarzutem apelacyjnym, z tą tylko różnicą, że zarzut błędu w ustaleniach faktycznych zastąpiony został zarzutem rzekomego, rażącego naruszenia prawa materialnego. Wystarczy porównać treść zarzutów i porównać treść uzasadnień.
zwykłego środka odwoławczego apelacji, a następnie wymienionej kasacji, by przekonać się, że chodzi o to samo. W obu sytuacjach, mam na myśli zwykły środek odwoławczy i kasację, a z przykrością to stwierdzę, oskarżyciel publiczny robi wiele, by udawać, że nie rozumie istoty rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, a następnie drugiej. Istotnie w obu orzeczeniach, w ich uzasadnieniu, przywołane są argumenty wskazujące na, jak rozumiem, bezsporną i oczywistą sprzeczność z prawem rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego godzinę policyjną. Ja w przeciwieństwie do pana prokuratora twierdził będę, że nie jest to przejaw anarchizacji prawa, a przejaw stosowania przez sądy powszechne rozproszonej kontroli konstytucyjnej, do której moim subiektywnym zdaniem sądy powszechne są przekonane. Ale nie to było istotą rozstrzygnięcia tak sądu pierwszej, jak i drugiej instancji. I teraz proszę o to, by Sąd Najwyższy wyłącznie na potrzeby mego wywodu, ja wiem, że to będzie trudne, przyjął jako punkt odniesienia, że rozporządzenie sylwestrowe jest legalne i jest zgodne z prawem. Byśmy zdjęli tę, moim zdaniem, niepotrzebną czapę rozważań na temat tego, czy sądowi wolno, czy nie wolno poddać wątpliwość prawnie wiążący charakter aktu prawa o charakterze wykonawczym, czy też nie, to nie ma żadnego znaczenia. Umówmy się na potrzeby tej rozmowy między oskarżycielem publicznym a obrońcą, że to rozporządzenie spełnia wszelkie możliwe konstytucyjne. Co nie jest prawdą, ale nie ma żadnego znaczenia. Wysoki Sądzie, nie jest kwestią istotną w tej sprawie, jak zdaje się sugerować autor kasacji, zagadnienie wykładni przepisów artykułu 222 i 226 kodeksu karnego. Bo nie sposób w moim przekonaniu sformułować zarzutu kasacyjnego polegającego na rażącej obrazie przepisu prawa materialnego w sytuacji, kiedy wykładnia zastosowana przez sądy jest de facto powtórzeniem rozstrzygnięcia dokonanego przez Sąd Najwyższy. Sąd pierwszej instancji cytuje w uzasadnieniu to rozstrzygnięcie. Sąd drugiej instancji nie cytuje, gdyż argumentację sądu pierwszej instancji podziela w całości. Poczuł się zwolniony i słusznie. Otóż ja przytoczę tylko tezę i krótki fragment swego uzasadnienia. Samo rozstrzygnięcie postanowienia Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 19 w sprawie 3KK33/18 dotyczyło artykułu 222, ale dotyczyło przede wszystkim sformułowania w związku z pełnieniem czynności służbowej, a więc możemy śmiało przyjąć, że znajdzie zastosowanie także w wypadku artykułu 226. Użyty w artykule 222 paragraf 1 KK zwrot w związku z pełnieniem czynności służbowych należy rozumieć jako powiązanie zachowania sprawcy z konkretną czynnością podejmowaną lub wcześniej wykonywaną przez funkcjonariusza w ramach przysługujących mu kompetencji. Jeżeli postąpienie funkcjonariusza ma charakter bezprawny, często pozorujący legalną czynność służbową, a więc stanowi w znaczeniu negatywnym coś więcej niż niewłaściwe zachowanie, o którym mowa w paragrafie drugim artykułu 222, odpowiednio w artykule 226 odsyłającym do tegoż przepisu, to wykluczone jest postrzeganie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza w perspektywie artykułu 222 Kodeksu karnego. W uzasadnieniu tego judykatu Sąd Najwyższy powiedział: powodem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego musi być realne, a nie pozorne wykonywanie przez niego czynności mieszczącej się w kręgu podjęcia czynności służbowej. Bywa jednak, że przyczyną działania sprawcy będzie czynność bezprawna, nierzadko udająca tylko zachowanie legalne.
Takie zachowanie funkcjonariusza wyłącza go spod ochrony interpretowanego unormowania. Odpowiedzialność sprawcy naruszenia w takich okolicznościach nietykalności cielesnej funkcjonariusza może być rozpatrywana w kontekście artykułu 217 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego lub innych. Sąd Najwyższy w tym postanowieniu, Wysoki Sądzie, w moim przekonaniu pokazał nam jakby trzy obszary, w których przepisy artykułu 222 i moim zdaniem 226 regulują rzeczywistość. Mamy obszar pierwszy, czyli funkcjonariusza publicznego, który działa podczas i w związku, albo podczas lub w związku, w zależności od tego, o którym przepisie mówimy, z wykonywaniem obowiązków służbowych i który wówczas podlega, w wypadku czynów polegających na znieważeniu bądź naruszeniu integralności, kwalifikowanej ochrony. Mamy obszar drugi, w którym ta ochrona działa, choć nie jest pełna. To są te sytuacje, o których ustawodawca mówi, posługując się sformułowaniem niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy. I mamy, co zauważył Sąd Najwyższy, obszar trzeci, w którym to zachowanie funkcjonariusza jest bardziej karygodne, bardziej niewłaściwe niż niewłaściwe w rozumieniu tych. I wówczas, mówi Sąd Najwyższy, ochrona przewidziana przez prawo karne przestaje działać. Ta kwalifikowana ochrona przestaje działać. I mówimy o typach podstawowych odpowiednio występków naruszenia nietykalności cielesnej bądź znieważenia. Mnie ta konstrukcja jurydyczna nie razi, powiem w ten sposób. Wydaje mi się ona zasadna i mająca uargumentowane powody. Bo bez wątpienia sięgnięcie przez sąd orzekający, przez oba sądy, sąd orzekający i sąd odwoławczy, do takiej konstrukcji nie wydaje mi się być możliwym do opisania w kategoriach rażącego naruszenia prawa. Zatem nie o wykładnię tu chodzi i uważam, że pewnego rodzaju intelektualnym nadużyciem jest tego rodzaju sformułowanie zarzutu kasacyjnego. Chodzi bowiem, Wysoki Sądzie, o subsumpcję. Chodzi o to, czy ustalony przez sąd pierwszej instancji i zaaprobowany co do prawidłowości tych ustaleń przez sąd drugiej instancji, stan faktyczny tej sprawy upoważniał do sięgnięcia po te instrumenty prawa materialnego, o których mowa w przywołanym wcześniej postanowieniu. Jak rozumiem przy tym, przepraszam za odrobinę złośliwości, skoro kasacja oparta została na zarzucie naruszenia prawa materialnego, to oskarżyciel publiczny w jakimkolwiek zakresie nie kwestionuje ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd pierwszej instancji i zaaprobowanych przez sąd drugoinstancyjny. Z oczywistych, znanych nam wszystkim powodów. A jeżeli zatem tak, to z góry prosząc o wyrozumiałość, ja zmuszony jestem w zakresie nieco wykraczającym poza referat w zakresie przytoczyć literalnie ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji, które legły u podstaw wyroku uniewinniającego. Postaram się je skrócić do minimum. Jak sądowi wiadomo, cała rzecz zaczyna się dziać około godziny 18:30. A następnie cytuję. W krótkim czasie wokół protestujących zaczęli się ustawiać funkcjonariusze policji, najpierw w sposób luźny, swobodnie rozstawieni wokół placu, po czym z kolejnymi minutami ich szyk zaczynał być zwarty, w wyniku czego doszło do otoczenia grupy protestujących. Warunkiem opuszczenia tego miejsca było poddanie się legitymowaniu.
Osoby odmawiały poddania się legitymowaniu, uznając, że nie istnieją ku temu żadne podstawy prawne. Funkcjonariusze policji nie udzielali informacji, czy osoby te są zatrzymane. Jaki jest powód braku zezwolenia im na swobodne opuszczenie tego miejsca? Wraz z upływającym czasem kordon ten w dalszym ciągu zacieśniał się, tworzący ten kordon policjanci stali w milczeniu. Nie odpowiadali na pytania odnośnie tego, czy osoby są zatrzymane. Jaki jest powód, że nie wolno im opuścić tego miejsca? Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i porę roku, osoby protestujące zaczęły odczuwać wyziębienie, potrzebę skorzystania z toalety. Do protestujących próbowały zbliżyć się osoby postronne, by przekazać im ciepłe napoje, względnie jakiś posiłek. Pominę fragment. Jeden z protestujących zasygnalizował pilną potrzebę skorzystania z toalety z uwagi na stan zdrowia i zaawansowany wiek. Sądowi wiadomym jest, panu prokuratorowi także zak sprawy. Znamy aktę, nie wiem, czemu pan mecenas czyta. Panie prokuratorze. Przepraszam. 74 lata. To jest ten wiek, o którym wspomina sąd rejonowy. Z uwagi na stan zdrowia i zaawansowany wiek, jednakże bez okazania przez niego dokumentu tożsamości, odmówiono mu zgody na opuszczenie miejsca zgromadzenia. Spowodowało to konieczność oddania przez niego moczu do plastikowego kubka. Osoba ta po pewnym czasie, około godziny 21:45, ponownie zwróciła się o zezwolenie na skorzystanie z toalety, jednak i tym razem funkcjonariusze odmówili jej zgody, jeżeli nie podda się legitymowaniu. Ponadto nie potwierdził, że będzie on mógł powrócić do grona protestujących. W rozmowie tej uczestniczył funkcjonariusz policji Mariusz Król. Już kończę. Do rozmowy przyłączył się Cezary Kasprzak, tłumacząc funkcjonariuszowi Królowi, że nie mają żadnych podstaw do legitymowania, że mają to sobie wreszcie wbić do głowy. Cezary Kasprzak, oddzielony od Mariusza Króla kordonem policji, złapał go za wyciągniętą w jego stronę dłoń i następnie ją odepchnął. Powiedział też do Mariusza Króla: dość tego gadania, palancie. Protestujący w takich warunkach stali do około godziny 1 w nocy. Dlaczego pozwalam sobie to przytoczyć? Otóż dlatego, że tak w apelacji, jak i w kasacji te ustalenia faktyczne przemilczano, ekscytując się kwestią dokonania przez sąd rejonowy rozproszonej kontroli konstytucyjnej rozporządzenia sylwestrowego. W takim sądzie, skoro nikt nie kwestionuje i wszyscy znamy ustalenia faktyczne, to pytanie jest następujące. Czy w tak opisanych realiach sprawy, przepraszam za jedną uwagę, którą muszę poczynić, te ustalenia oparte zostały o 6-godzinne nagranie wideo, które sąd w całości na 3 kolejnych terminach rozpraw, sąd pierwszej instancji, odtwarzał. Dlaczego o tym mówię, Wysoki Sądzie? Na żadnym z tych 3 terminów, proszę to zweryfikować, w aktach postępowania pierwszoinstancyjnego nie był obecny oskarżyciel publiczny. Nie chciał oglądać tego nagrania. W sądzie nie o legalność rozporządzenia. Chodzi o zachowania, które spełniają wszelkie, w moim przekonaniu, także konwencyjne znamiona tortur. Jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Relatywnie zimno. Pozbawia się ludzi możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Pozbawia się ich możliwości opuszczenia miejsca pod pozorem wykonywania czynności służbowych. Dlaczego mówię pod pozorem? Przyjmijmy na chwilę, mówi się dużo o ustawie o policji i o uprawnieniu do legitymowania przewidzianym przez artykuł 15. Artykuł 15 jest wyłącznie normą kompetencyjną. Limitowany przez artykuł 7 Konstytucji zakres uprawnień policji wynika z artykułu 14. I jeżeli zgodzimy się, że tak pan Cezary Kasprzak, jak i pozostali uczestnicy tego zgromadzenia
Nie wiedzieć dlaczego przez prokuratora, przez prokuraturę nazywanego Zbiegowickim. Nie były osobami zaginionymi, ani osobami poszukiwanymi. To pojawia się pierwsze pytanie. Pytanie brzmi, czy dopuściły się jakiegokolwiek przestępstwa bądź wykroczenia. Nasz stan wiedzy na dzień dzisiejszy jest taki, że nikomu z tych osób nigdy nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa i wobec żadnej z tych osób nie skierowano do sądu wniosków o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Jeżeli przyjąć natomiast, że w miejscu i czasie, czyli na rondzie de Gaulle'a w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, funkcjonariusze policji mogliby pozostawać w moim przekonaniu błędnym, ale być może czymś uzasadnionym przekonaniu, że doszło do przestępstwa lub wykroczenia. I należy ustalić tożsamość osób tam obecnych, to pozwolę sobie, Wysoki Sądzie, przypomnieć o treści artykułu 244 KPK i odpowiednio 45 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenie. Pozwolę sobie przypomnieć, jak powinien zachować się funkcjonariusz publiczny, policjant w takiej sytuacji. Załóżmy, że uważa, że ma podstawę do legitymowania. Bo to nie jest ta sytuacja, o której my mówimy. Tworzy się kordon i mówi się, ci, którzy się wylegitymują, będą mogli wyjść. Jeżeli popełniłem przestępstwo bądź wykroczenie, a moja tożsamość nie jest znana funkcjonariuszowi, co w wypadku 3/4 uczestników tego zgromadzenia nie było prawdą, bo była doskonale znana. Także panu Królowi, znanemu przez moich klientów z wielu różnych sytuacji. To co należało zrobić? No należało zastosować procedury. Zażądać okazania dokumentu tożsamości, po ewentualnej odmowie zatrzymać, przewieźć do najbliższej jednostki policji celem podjęcia działań weryfikujących tożsamość. Prawda? Tak to powinno wyglądać. Nie wydarzyło się. Nikt nie chciał ustalić tożsamości uczestników tego zgromadzenia. Dodajmy do tego jeszcze absurd tej sytuacji, doskonale widoczny na nagraniach. Mamy niewielką relatywnie grupę osób, otoczoną znacznie bardziej licznym kordonem policji, bo jest akcja Sylwester, bardzo ciekawa, która ma zapobiegać przemieszczaniu się w tym czasie ludzi. A w tle widzimy Rondo de Gaulle'a, widzimy wejście w kierunku Nowego Światu. I co tam widzimy? Widzimy tam mnóstwo ludzi. Widzimy autobusy i tramwaje przejeżdżające w bardzo bliskiej odległości, wypełnione ludźmi. Nikt nie reaguje. Warszawa nie była pusta z 31 grudnia na 1 stycznia. I sądzie, pan prokurator w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, pozwoliłem sobie zacytować, na następujące kwestie. Mówił pan prokurator o rzeczach fundamentalnych i podstawowych. I mówił pan prokurator o elementarnym szacunku dla drugiego człowieka. Jeżeli zgodzimy się, a chcę wierzyć, że zgodzimy się, że rzeczą fundamentalną i podstawową jest godność osoby ludzkiej, to proszę, by Wysoki Sąd zestawił, czy też zważył, rozstrzygając w niniejszej sprawie, o szacunku dla człowieka i o godności ludzkiej tych, którzy przez 6 godzin na zimnie w policyjnym kotle byli zamknięci. Bo o tym zapewne wspomni pan Cezary Kasprzak. Jego zachowanie
zarzucone mu następnie aktem oskarżenia, ono miało bardzo prosty cel i bardzo prosty powód. Ono miało wymusić wreszcie w entej godzinie przetrzymywania na zimnie przewidywalną, bo nie powiem, że pożądaną, ale przewidywalną reakcję funkcjonariuszy. A mianowicie podjęcie działań, podjęcie czynności, obowiązków. Chociażby w postaci zatrzymania i przewidzenia na najbliższą, do najbliższej kolejki. Ponieważ ta sytuacja stawała się już, mało powiedzieć, niekomfortowa, stawała się groźna dla obecnych tam osób. I naprawdę dotknięcie pana króla w rękę i nazwanie go w tej konkretnej sytuacji, w tym miejscu i czasie, palantem, w moim przekonaniu nie waży znacząco wyżej niż 6-godzinne torturowanie ludzi. A jeszcze jedna kwestia. Jeżeli to jest tak, że funkcjonariusz król ma być emanacją czy też wyobrażeniem państwa polskiego, którego innego, jak powiedział pan prokurator, nie będzie, to ja chcę powiedzieć, że ja wyrażam głęboką nadzieję, że będzie. Wysoki sądzie, ja zawodowo jestem rówieśnikiem III Rzeczpospolitej. Czyli krótko mówiąc, w dorosłe życie zawodowe wchodziłem dokładnie w roku 90. I podobnie jak pan prokurator, pamiętam lata 80. I chcę powiedzieć, Wysoki Sądzie, że choć trwało to długo i nie był to proces spektakularny, to ja widziałem to, jak zmieniała się na moich oczach zawodowych polska policja. Jak robiła się coraz bardziej profesjonalna, jak wykształcono model działania na podstawie i w granicach prawa, jak zyskiwała społeczny szacunek i akceptację po latach 80. To działo się na moich oczach. I ja nie chcę, żeby król był synonimem tego państwa. Nie godzę się na to. Wysoki sądzie, i ostatnia uwaga, no to chyba też umknęło nieco w uwadze oskarżycieli i w przypadku apelacji i kasacji. No przecież my się spieramy de facto o kwalifikację prawną, tak? 216, 217 czy 222, 226. Istota rozstrzygnięcia tkwi w tym, że sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, iż Cezary Kaczak nie popełnił przestępstwa z uwagi na to, że czyn jego nie cechował się społecznej szkodliwości wyższym niż wybór. To jest istota rozstrzygnięcia. I teraz pojawia się pytanie, czy niezależnie od takiej czy innej kwalifikacji, to rozstrzygnięcie nie jest zasadne. Ale z drugiej strony, z najwyższym szacunkiem, Sąd Najwyższy nie został zapytany o to. Sąd Najwyższy nie został za to, no to zapytany w kasacji. Jeżeli nie został zapytany, kwestia ta nie podlega kognicji Sądu Najwyższego. Ja proszę o to, by Sąd Najwyższy kasację oskarżyciela publicznego oddalił i na najwyższy. A podzielam taki pogląd, który mówi, że nigdy nikomu nie wolno odbierać godności, choćby dopuszczał się czynów złych, ponieważ godność, wartość, którą głęboko wierzę, chroniona konstytucyjnie, wymieniona uroczystym tekstem w preambule polskiej konstytucji, jest tym, na czym opiera się cały system prawa, wszystkie ustawy, wszystkie przepisy, które mają zaszczyt bycia
prawem w państwie, w którym żyję. Rozumiem tę zasadę w ten sposób, że czyn, którego się dopuściłem, intencjonalnie dolegliwy i intencjonalnie obraźliwy wobec funkcjonariusza Mariusza Króla, podlega moralnej ocenie, i liczyłem na tą ocenę w sądzie, był aktem obywatelskiego nieposłuszeństwa, więc aktem zachowania w moim najgłębszym przekonaniu bardzo głęboko praworządnego, właśnie dlatego, że towarzyszyła mu pełna gotowość podniesienia wszystkich konsekwencji z wyrokiem skazującym. Za to już tym razem niebłahe przestępstwo, włącznie. Każdy w obu instancjach, każdy wyrok w tej sprawie byłem gotów przyjąć ze zrozumieniem, bo istotnie nie jest oczywiste, czy wolno, czy nie wolno naruszać w jakikolwiek symboliczny sposób, ponieważ fizycznie nie byłem w stanie inaczej niż symbolicznie naruszyć niewykonalności funkcjonariusza Króla. To nie jest oczywiste, że wolno to robić. Ja nie chcę żyć w takim państwie, w którym każdemu wolno krzyczeć, że chroni go wolne słowa, czy inne wolności konstytucyjne i robić mu cokolwiek. Nie, ja chcę żyć w takim państwie, w którym każdy odpowiada za swoje słowa i czyny. I wszystko, co robię w ostatnich latach, ma świadczyć o tym, że sam gotów jestem do takiej odpowiedzialności zostać pociągnięty. I to mnie odróżnia od tych, którzy wykrzykując kiedyś, dawno temu, w 2015 roku, na przykład w kampanii wyborczej ówczesnej o Komoruskim, o zdrajcach, o szmatławcach, o zbrodniarzach, złodziejach i tak dalej, uważali, że chroni konstytucyjna zasada wolności słowa. Nie, nie wierzę w to, nie chroni. Za własne postępowanie trzeba odpowiadać. Więc dokonując tego aktu wobec funkcjonariusza Króla, potrząsałem tą jego dłonią tak długo, aż on mi potwierdził, że naruszam jego zdaniem naruszam jego nietykalność osobistą, i aż funkcjonariuszka stojąca obok z kamerą potwierdziła, że ma to nagrane. Te zniewagi wobec niego powtarzałem również, upewniając się, że jest to nagrane, że ja mogę odpowiedzieć przed sądem. A za to nie zamierzałem uciekać. Ja rozumiem, że przedmiotem rozprawy kasacyjnej jest to, co pan mecenas Baszuk określa jako wspomniane we wniosku kasacyjnym naruszenie prawa materialnego. Wysoki sądzie, ja nie bardzo wiem oczywiście, co to w ogóle jest prawo materialne, natomiast mam wrażenie, że dosyć dobrze wiem, co to są fundamentalne zasady, o których tutaj wspomniał pan prokurator, i chcę poruszony do głębi, oburzony do głębi tym, co usłyszałem tutaj z ust pana prokuratora, powiedzieć, że póki żyję, będę bronił takiego państwa, w którym funkcjonariusz policji ślubujący dochowywać wierności przepisom polskiej konstytucji będzie się kierował sumieniem, uczciwością i przepisami prawa, a nie rozkazem byle bandyty, który sam przyznaje, że niezgodnie z prawem wysyła go na ulicę na interwencję przeciwko nam. Funkcjonariusz, który się sprzeniewierza przysiędze złożonej na konstytucję i dobrze o tym wie, wielokrotnie o tym informowany, między innymi przez sądy, w kilkudziesięciu wyrokach, które podsuwaliśmy temu człowiekowi i towarzyszącym mu innym funkcjonariuszom pod oczy, te wyroki potwierdzały, że działa wbrew konstytucyjnym prawom obywateli, a nie w ich obronie. Przepraszam. Póki żyję, będę działał w imię takiego państwa, w którym każdy te fundamentalne zasady rozumie. Nie wykonuje się rozkazów, które są podłe, niegodne, niezgodne z prawem, a wręcz przestępcze. Obowiązkiem człowieka uczciwego i prawego jest sprzeciwić się takim poleceniom. I takim normom nawet wtedy, kiedy one udają normy prawa. Obowiązkiem sądów powszechnych jest rozstrzygać w tym duchu. I obowiązkiem obywateli jest opierać się złu. Kiedy wprowadzono tę godzinę policyjną, którą sam premier Morawiecki chwilę po jej ogłoszeniu nazywał niezgodną z prawem i nieegzekwowalną w związku z tym,
było dla nas, dla obywateli RP jasne, że to jest kolejna faza treningu, którą sobie obecnie rządząca w Polsce większość polityczna urządza naszym kosztem, testując no, te możliwości takiego, nawet nie dekretami przecież, bo to nie był żaden dekret, tylko rozporządzeniami ministerialnymi, ograniczania tych praw konstytucyjnych, których ograniczyć wolno tylko w ustawie i to w bardzo określonych okolicznościach. Wiedzieliśmy, że bierność wobec takiego postępowania będzie oznaczała, wiedzieliśmy to już z doświadczeń, będzie oznaczała dalsze kroki. I doczekaliśmy się tego. Minęło pół roku i doczekaliśmy się stanu wyjątkowego na białoruskiej granicy. My wiedzieliśmy, że ta władza bierność naszą wykorzysta przeciw prawom obywatelskim. A mówię o białoruskiej granicy dlatego, że to, co się stało wtedy tamtego wieczora, czy tamtej nocy w noc sylwestrową, niemoralnie, nie po ludzku, ale kodeksowo wyczerpywało wszelkie znamiona tortury, bo tortura jest stosowaniem, aplikowaniem ofierze dolegliwości po to, żeby wymusić na niej bezprawne zachowanie. Legitymowanie nas było bezprawnym zachowaniem. Niepodejmowanie czynności wobec nas odmawiających legitymowania było bezprawnym zachowaniem. Oczekiwano od nas zgody na to bezprawne zachowanie, więc to jest po prostu literalna definicja tortury. Nie ośmieliłbym się tak tego nazwać, bo nic dramatycznego nam się nie stało. Nie chcę mówić za ludzi o kilkanaście lat ode mnie starszych, sam jestem najmłodszy, ale raczej to nie był dramat i to stało się jasne wobec tego, co dzieje się w dalszym ciągu na białoruskiej granicy, kiedy ludzie na rzeczywiście silnym mrozie spędzają nie kilka godzin, tylko kilka tygodni bez jedzenia, bez picia i tak dalej. Wszyscy znamy te sytuacje. Chcę powiedzieć, wykrakaliśmy. Tak rzeczywiście było. Jestem o tym bardzo głęboko przekonany. Taki najgłębszy sens miała ta akcja. Co zaś do zachowania pana funkcjonariusza Króla? Myślę sobie, że kontekst procesowy, tak? To co się nazywa prawem materialnym, ma tu fundamentalne znaczenie, ale wydaje mi się, że w aktach sprawy, jak się je czyta, a nie ogląda tych 6 godzin materiału wideo, jak sądzę, pan prokurator, pan oskarżyciel publiczny zademonstrował własną nieznajomość tego materiału, nie powiedziałby żadnego ze słów, który użył, opisując te wydarzenia, gdyby to rzeczywiście widział. Ale akurat po lewej stronie sali sam widzi tutaj reprezentatywną grupę uczestników na tej chwili. To są podobnie dziarscy staruszkowie, a nie kibice Legii, wobec których na ogół komenda policji wysyła swoje oddziały prewencji. A pan oskarżyciel publiczny był łaskaw wspomnieć o zwykłych ludziach w mundurach policyjnych. Tam byli zwykli ludzie w mundurach policyjnych, więc co więcej, tam były policyjne dzieci, tam byli ludzie po szkole policyjnej, odbywający staż i pierwszą akcję w Warszawie, trenujący na takich właśnie dziarskich staruszkach, a nie na kibicach Legii. I uczeni bezprawia. Uczeni bezprawia, informowani przez nas o tym, co mówią wyroki sądu na temat demonstracji takich jak ta, przeciwko której oni działali. Z pełną świadomością przeciwko niej działali. Moje zachowanie miało rzeczywiście, jak pan mecenas Baszuk był łaskaw powiedzieć, bardzo konkretny, miało na celu bardzo konkretną rzecz, znaczy natychmiastowe podjęcie działań przewidzianych procedurami wobec nas, czyli zatrzymanie nas i przewiezienie na komendę celem ustalenia naszej tożsamości wobec tortury albo obrazy godności mojego 74-letniego przyjaciela, który przyjechał przez pół Polski, żeby wziąć udział w tym proteście. W imię dobra publicznego to zrobił. Przecież. Nie własnego. I spotkało go za to, co go spotkało. To owszem nie jest tortura, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu sytuacji, do tych policyjnych kotłów. Wśród nas są w podobnym wieku kobiety, które biorą udział w tego typu akcjach, ubrane z przeproszeniem Wysokiego Sądu w pampersy, ponieważ wiedzą, co je czeka. Te sytuacje funkcjonariusz Król bardzo dobrze zna. Uczestniczył bardzo, bardzo wielu takich kotłów. Znany jest nam niezwykle brutalnego i prostackiego, co tu jest zachowanie. Ten funkcjonariusz z
mojego 74-letniego przyjaciela Tadeusza Szczęśniewicza, dzielnego, przyzwoitego człowieka, który w imię dobra wspólnego przejechał przez Polski, żeby wziąć udział w tym proteście, szydził tego jego poświęcenia. Pozbawiając, usiłując go pozbawić godności. Usiłując w imię jakichś przepisów, jakiegoś rozporządzenia ministerialnego, zmuszać z premedytacją, przecież wiedział o tym, był o tym informowany, ludzi do sikania do plastikowych kubków i tak dalej. Szyderczym śmiechem odpowiadał, że nie wypuści go do toalety, dopóki się nie wylegitymuje. Znam tu scenariusza Króla z wielu różnych, bardziej brutalnych fizycznie zachowań. Jestem przekonany, że nikt taki, o takich kwalifikacjach intelektualnych i moralnych, nie powinien nosić nigdy munduru policyjnego, w kaburze broni i być wysłany na służbę publiczną na polskie ulice, ponieważ on stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, dla fizycznego bezpieczeństwa obywateli, bo jest to człowiek wyjątkowo brutalny, i dla moralności publicznej, dla publicznej praworządności, ponieważ jest to człowiek, co do którego prawo, to w ogóle nie jest kategoria, która dotyczy zachowania takich osób i takich jednostek. Bardzo proszę Wysoki Sąd Najwyższy o to, by rozważając tę sprawę, zechciał wziąć, o ile jest taka możliwość, czego nie wiem, przestępczy całkiem po prostu charakter działań policji. Przestępcze rozkazy, które z pełną świadomością tego, co robi, wykonywał ten funkcjonariusz, który oskarżył mnie o naruszenie jego nietykalności fizycznej oraz godności. Żeby sąd zechciał to wziąć pod uwagę. Natomiast w ocenie mojej winy, jeśli te formalne procedury i zakres prawa materialnego na to zezwala, pozostawiam w ocenie sądu, bo po to to zrobiłem, żeby tę ocenę sprowokować. Bardzo dziękuję. Oddala kasację jako oczywiście bezzasadną, a kosztami postępowania kasacyjnego obciąża Skarb Państwa. Informuję wszystkich tu obecnych, że z uwagi na formę rozstrzygnięcia i podstawę prawną jego wydania, pisemne uzasadnienie w tej sprawie nie zostanie sporządzone nawet na wniosek, ale zresztą rozprawa jest rejestrowana, natomiast zostaną przedstawione tylko ustne motywy przez pana sędziego sprawozdawcę w tej sprawie. Proszę bardzo. Dziękuję. Zdaniem Sądu Najwyższego zarzut kasacyjny naruszenia prawa materialnego został skonstruowany w sposób formalnie niepoprawny. To prawda już z wypowiedzi pana prokuratora, ale również z wypowiedzi obrońcy oskarżonego ten element można było zauważyć, że są jakieś wątpliwości co do prawidłowości skonstruowania tego zarzutu, ale to tak w sposób dosyć elastyczny tego zagadnienia strony podeszły. Natomiast zdaniem Sądu Najwyższego do tego zagadnienia od strony formalnej trzeba podejść w sposób stanowczy. A przede wszystkim mając na uwadze regułę, że potencjalny substrat zaskarżenia w trybie kasacji jest wyznaczony przez zakres rozpoznania, zakres również zaskarżenia i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd odwoławczy, bo przecież do orzeczenia tegoż sądu odwoławczego przysługuje kasacja. Jeżeli tę regułę uwzględnimy, to trzeba wskazać, że orzekanie przez sąd odwoławczy jedynie w zakresie zarzutów naruszenia prawa, naruszenia ustaleń faktycznych czy zarzutu popełnienia błędów w ustaleniach faktycznych wyklucza możliwość wniesienia kasacji co do naruszenia prawa materialnego. Nie jest dopuszczalne zdaniem Sądu Najwyższego, jak stawał się również próbować tłumaczyć konstrukcję tego zarzutu, odwoływanie się do reguły 118 Kodeksu Postępowania Karnego w sytuacji, kiedy jest to środek zaskarżenia skierowany na niekorzyść oskarżonego. To tyle co do zarzutu kasacji i przyjęcie, że taka niepoprawność formalna zaistniała, spowodowało, że kasacja została uznana jako oczywiście bezzasadna. Na marginesie rozważań Sądu Najwyższego trzeba stwierdzić,
co następuje. Poza tym błędem formalnym, który został popełniony w konstrukcji zarzutu kasacji. Z przyczyn fundamentalnych orzeczenie sądu odwoławczego utrzymujące w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji, mocą którego oskarżony został uniewinniony od czynów z artykułu 222 i 226 kodeksu karnego było ze wszech miar słuszne. Zdaniem Sądu Najwyższego sąd odwoławczy podążając nurtem rozważań sądu pierwszej instancji słusznie przyjął, że interwencja funkcjonariuszy policji w sylwestrową noc wobec uczestników zgromadzenia spontanicznego, którzy zgromadzili się, aby wyrazić swoją opinię negatywną wobec wprowadzonego ograniczenia swobody poruszania się w trybie podustawowym, w sytuacji, kiedy osoby te działały w ramach kompetencji konstytucyjnych określonych w artykule 54, a więc swobody wyrażania poglądów, jak również w artykule 57 swobody organizowania zgromadzeń pokojowych, więc w takich okolicznościach podjęta interwencja przez funkcjonariuszy publicznych nie miała podstawy prawnej. Co więcej, otoczenie tych zgromadzonych w sposób spontaniczny osób kordonem policji bez podania przyczyn podjęcia tej interwencji, przetrzymywanie w trudnych warunkach atmosferycznych przez, można powiedzieć, około 6 godzin bez dostępu, tak jak to wynika z ustaleń faktycznych, do toalety, bez możliwości skorzystania z picia, czy też możliwości skorzystania z dostarczonego posiłku, nie podawania przez funkcjonariuszy powodów zatrzymania, zdaniem Sądu Najwyższego słusznie zostało uznane przez sąd odwoławczy jako działanie o charakterze prowokującym, a rzec można więcej, można to działanie uznać za formę szykany. Zwłaszcza, że jak wynika z wypowiedzi obrońcy, jak również oskarżonego, funkcjonariusze, czy też policja jako całość, po nagłym zakończeniu interwencji, również bez podania przyczyny, nie podjęła żadnych czynności procesowych zmierzających do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania o popełnienie czynów, jakichkolwiek czynów zabronionych przez oskarżonego, czy też inne osoby, które uczestniczyły w tym zgromadzeniu. A działo to się w sytuacji, kiedy w uchwalonym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówi się, że wolność zgromadzeń oznacza tę tezę słuszną przytoczoną w orzeczeniu sądu pierwszej instancji, a więc wolność zgromadzeń oznacza w szczególności swobodę wyboru czasu i miejsca zgromadzenia, formy wyrażania poglądów oraz swobodę ustalania przebiegu zgromadzenia. Po stronie władz publicznych istnieje natomiast obowiązek podejmowania działań, które doprowadzą do urzeczywistnienia tego prawa, czyli usunięcia przeszkód, które to uniemożliwiają, a przede wszystkim zaniechania nieuzasadnionych ingerencji w tą sferę, nawet gdy demonstracja może drażnić i przeszkadzać im. Okoliczności tej sprawy, ustalenia faktyczne wskazują, jak daleko od tego wyznaczonego standardu legła interwencja policji. Przekroczone zostały te granice standardu, te kanony umożliwiające przestrzeganie praw człowieka, umożliwiające korzystanie ze swobód konstytucyjnych i dlatego rozstrzygnięcie sądu odwoławczego, tak jak mówiłem na wstępie, akceptujące w pełni wywody zarówno faktyczne, jak i prawne sądu pierwszej instancji było jak najbardziej zasadne. Bardzo dziękuję panu sędziemu. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję wszystkim za udział. Zamykam sesję Sądu Najwyższego. Нет.
takich. No oczywiście taki zaszczyt jak rozprawa w Sądzie Najwyższym to jeszcze mnie nie spotkał. A to jest zawsze jakieś przeżycie. Natomiast ja szczerze mówiąc, bardzo bym chciał potwierdzenia tego, o czym zresztą mówiłem tam na tej sali. Znaczy, że tym się różni zachowanie praworządne od Warcholskiego. Znaczy nie tym, jakich słów się używa. Czy się krzyczy wypierdalać, czy się krzyczy o Komorowskim szmata. Bo to krzyczeliśmy. Tylko to, czy jest gotowym podnieść odpowiedzialność za to, co się mówi i za to, co się robi. Ja parę razy próbowałem bardzo szczerze ponosić odpowiedzialność. Na przykład za rzeczywiście intencjonalne próby blokowania miesięcznic smoleńskich i nigdy jej jeszcze nie poniosłem. Przez te 7-8 lat nic mi się Holender nie stało. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że jednak uda się sprowokować jakiś wyrok. No, raz odkiwałem 2 dni w Siedlcach w więzieniu, no, ale to z tego powodu, że z premedytacją nie złożyłem zażalenia na wyrok w trybie nakazowym. Ale wydaje się, no, to trzeba koniecznie mówić za każdym razem. Znaczy, cieszymy się oczywiście z wygranej sprawy, cieszymy się z tego, że idea praworządnego państwa została potwierdzona przez Sąd Najwyższy, uwaga, to jest Izba Karna i to jest zamierający skład starych sędziów Sądu Najwyższego, więc być może niedługo będziemy się cieszyć taką ostoją praworządności, tu akurat w tym budynku i w tej izbie. Ale myślę, że ciesząc się z tych korzystnych dla nas wyroków, powinniśmy mieć jednak w tyle głowy tę świadomość, że kiedyś przyjdzie nam stawać wobec podobnych zachowań naszych politycznych przeciwników, daj Boże. Tak, że kiedyś nasi będą mieli władzę, że się tak kolokwialnie wyrażę, a demonstrować na ulicach będzie Młodzież Wszechpolska, ONR, PiS, Gazeta Wszechpolska, Bóg wie kto jeszcze. I daj Boże, żeby ta zasada odpowiedzialności za to, co się robi i mówi, była jasna i czytelna. Ja mam wciąż niedosyt po tych wszystkich latach swojej działalności, że ta akurat zasada jest rzeczywiście znana, że poza tą radością z uniewinnienia na przykład mamy w sobie te refleksje, że w praworządnym państwie jednak obywatelowi nie wszystko wolno. No to taką mam refleksję. To dziękuję na ten moment. Radek, to ja już krótko. Znaczy, ja najbardziej się cieszę z tego, że w tej sprawie udało nam się, może troszeczkę przewrotnie, ale uwierz, że to było zamierzone, z sądu nad Pawłem Kasprzakiem uczynić sąd, może nawet nie tyle nad Mariuszem Królem, bo to by niepotrzebna personalizacja, ale nad działaniami, nad zachowaniami policji wobec uczestników pokojowych zgromadzeń publicznych. I tak naprawdę ten wyrok uniewinniający dla Pawła, podtrzymany w drugiej instancji, a dzisiaj podtrzymany w Sądzie Najwyższym, no jest w moim przekonaniu, patrząc na treść i rozstrzygnięć wcześniejszych i uzasadnień obu tych wyroków w sprawie Pawła, no jest jednocześnie stwierdzeniem odpowiedzialności i stwierdzeniem winy po stronie pacyfikujących aktywność obywatelską, pacyfikujących pokojowe zgromadzenia publiczne, funkcjonariuszy policji. I to bardzo wyraźnie brzmi w uzasadnieniach obu wyroków wcześniejszych. To bardzo wyraźnie brzmi także w dzisiejszym rozstrzygnięciu. Były to zachowania prowokujące, były to szykany, były to działania bezprawne. I co bardzo istotne, sądy zgodnie stwierdziły, że w takich sytuacjach policjant nie podlega kwalifikowanej ochronie, tak, wskazanej przez kodeks karny. On nie podlega ochronie jak funkcjonariusz publiczny działający podczas i w związku z obowiązkami służbowymi. Może podlegać ochronie jak każdy inny obywatel. Dobrze, dziękuję.